W ostatni poniedziałek Ameryka otworzyła swoją ambasadę amerykańską. W zasadzie to przeniosła z Tel Awiwu do Jeruzalem. Także to było dokładnie 70 lat po tym, jak Harry Truman rozpoznał czy uznał państwo izraelskie jako jeden z pierwszych krajów. Także to nie było tylko przeniesienie ambasady z Tel Awiwu do Jeruzalem, ale to było również uznanie tego, co prawnie decydował Kongres Amerykański, czyli reprezentanci i senatorzy, już od 1995 roku, bo w tym czasie właśnie prawo ustanowiono, że ambasada ma powrócić do Jeruzalem, czyli 1995, a teraz jest 2018, także dosyć długo to zajęło. Wszyscy prezydenci to coś tam mamrotali. Stary Clinton coś mamrotał, Bush mamrotał, Obama ciągle coś mamrotał. Wszyscy mamrotali o tym, że ambasada wróci. No tyle tylko, mówili, że stolicą Izraela jest Jeruzalem. No Obama tego nie za bardzo tego nie mówił. No i Obama nie obiecał nigdy przesunąć. Tyle tylko, że on podpisywał. Co pół roku musiał podpisywać takie, bo jeżeli jest prawo, no to można je przesuwać w czasie, ale to trzeba jednak co pół roku zadeklarować się. No i on to robił przez 22 lata. Także w sumie to Trump obiecał, że zrobi coś z tą ambasadą. No i zrobił. I na zachodni ten bank, zachodni West Bank, no to było tam dosyć spokojnie. Na przyjęciu było kilka tysięcy ludzi, było spokojnie i obserwowani. Na całym świecie to oglądało to przypuszczalnie parę milionów. Także wszystko było elegancko. No tyle tylko, że liberalne, lewackie, czerwone media, to one ciągle szukają jakiegoś haka na Trumpa i chcą mu dokopać. Bardzo często właśnie Żydzi, liberalni Żydzi, którzy nienawidzą Izraela. Oni po prostu w tym swoim liberalizmie, ateiści czy agnostycy, no ale tradycyjnie jakoś rodzinnie Żydzi, to oni nienawidzą Izraela. Sprawdźcie, tam jeden z moich filmików właśnie mówi na ten temat. Co jest dla Polaka, to jest dosyć dziwne, bo Polacy myślą, że Żydzi to jest taki monolityczny zestaw ludzi, grupa ludzi. No i teraz co jest potrzebne? No potrzebny jest Hamas, który jest nawet w tych krajach arabskich rozpoznawalny jako grupa terrorystyczna, bandycka. No to oni podniecili wszystkich tych młodych ludzi, żeby poszli do granicy 100 kilometrów od całej tej ambasady, no i zaczęli robić awantury. Przyszli, przyszykowali najróżniejsze takie latawce, nie latawce, także jeżeli wiatr wiał w odpowiednim kierunku, to tam zakładali jakieś takie bomby benzynowe i wypuszczali kartki z jakimiś swastykami i różnymi takimi propagandowymi rzeczami, które podniecały tych młodych ludzi. No ale sobie obiecali, że w zasadzie sforsują tą granicę i pobiegną w kierunku Jeruzalem, nie wiadomo jak, i będą mordować. No 60 osób zostało zastrzelonych, no bo kiedy oni przekroczyli granicę państwa, no to Wojsko Ochrony Pogranicza dostało zezwolenie na obronę swojego kraju. Także co robi CNN i wszystkie inne te lewackie TVN-y? No mówią, że biedni ludzie zostali zastrzeleni, że dzieci zostały zastrzelone, że kobiety zostały zastrzelone, no ale to każdy normalny człowiek rozumie, że na pole walki no to się nie bierze ani kobiet, ani dzieci. Także Hamas po prostu od kilkudziesięciu lat jedyne co robi, no to po prostu napiernicza się. Nie Palestyńczycy,
nie potrafią zacząć budować jakichś fabryk, nie potrafią dostać kredytu od tych państw arabskich, które kraje arabskie też nie chcą im dać przypuszczalnie tego kredytu. Także nic tam nie robią. To jest jedna nieustanna, wielka walka i teraz się skończyło tak, że Trump przeniósł ambasadę do stolicy Izraela. Subskrybujcie, naciskajcie dzwoneczki o powiadomieniach. Codzienny filmik jest. Czasami będzie drugi. Te codzienne są o 8 rano. Dawajcie na wykop. Dawajcie na Facebooku, sprawdzajcie całą resztą stronę. Do następnego.